Dzień dobry! Witamy się z powrotem. Dziś mamy super dzień, co Luna? Idziemy po pączki. Idziemy do Mundonac. Tak, Luna? Robimy dziś degustację wszystkich smaków. Więc to nie tłusty czwartek, to nie walentynki, to jest wszystko w jednym. Welcome back on our channel. Nie żartuję. Witamy z powrotem. Dzisiaj robimy degustację pączków Mundonac. A to jest tata. Czego robimy degustację? Pączków Mundonac. Mundonac. Obwarzanków. Pączków z dziurką. Instrukcja do jedzenia też jest jakaś? Nie ma. Tato, przedstaw się. To jest mój tata, by the way. Wyskakuje tutaj tata. No to patrz, jakie mam pączki. Mamy takie pączki, że tata nie ma pojęcia, jakie to są smaki. Ja niektóre już jadłam, ale nie wszystkie. I niektóre są... No donaty, donaty. I tu masz... wegańskie na pewno jakieś. O, to są chyba wegańskie. Myślałam, że donaty są takie okrągłe. Bardziej... Tak, okrągłe. One są takie jakieś zwichrowane. O, o takie donaty. I tu mamy kolejne. I tu jeden będzie taki pączek. O! No, to są ładniejsze. Wygląda, jakby to było pierwszej klasy, a to drugiej klasy. No widzisz, bo to... Bo tam są wegańskie. Dobra. To jedynie tutaj jest limitowany o ten pączek. Na walentynki. Pół pączka. Tak. On był najdroższy. Ja bym go nie kupił. I to jest Ruby Chocolate. Że co? Ruby Chocolate. To jest ta z Celebauta, belgijska czekoladka, ta różowa. Naturalnie różowa. Ja bym tego pierwszego z rozmarynem zjadł. Dobra, bo tu nie ma rozmarynu, tu jest lawenda. Tu lawenda jest? Tak, to jest wygląda lawenda. Jak rozmaryn. Lawendowe mleko chyba, jeśli dobrze kojarzę. Proszę bardzo, degustacja. Dobry. No, nie gustuj całego, co ty. Na razie przeżywam lawendę. Dobry przyjść. 10 na 10. Czy... Czyli powiedziałbym, że nie jest zły, ale 10 na 10 na pierwszym donacie? Nie. Pyszka. Nie zgadzam się. Pyszka. 10 na 10. Ile dajesz? Jest za tłuste. 7. Dobrze, 7. Next. Co bierzemy? Trynę z makiem. Czyli to coś. Zaprezentujemy i ty kroisz. I to jest hawegański pączek. Czyli jaki? Czyli bez mleka, bez jaj. Pączek bez mleka, bez jaj. Tak. To, co, jest... to co w nim jest? Mleko sojowe, olej z pestek winogron, cukier i drożdże. Tak. Czyli to wegański. Z pestek winogron, tak? Tak. Nie przypadam z olejem z pestek winogron, ale zobacz. Kwaśny. Bo z cytryną. No. Ale niektóre są bardziej tłuste. No chyba bardziej od tamtego nie będzie tłusty. Może być. Zapach ma ubogi. A jak? Bo ty nie jesteś zbyt zakwaśnymi. Ten kwas mi kwaśny. Nie przeszkadza, wręcz przeciwnie. Jest to tak. Ja jestem fanką. I plus jest taki, że nie jest tłusty. No ten, no mówię, on nie jest. Tak jak lawenda była tłusta. Wciągnęła, tak tutaj tego tłuszczu w środku nie ma. No, no. I to jest okej. Okay. Pyszka. Kolejny lowy. No dobra, to co, 11 dajesz? Nie. Nie, też się dyszka. Ja jestem tam.
Do napisów. Nie, no ja mniej, mi tamten bardziej smakował. 8. Hi. Okej. Za kwaśny troszkę na mnie, chociaż to nie przeszkadza ten kwas, bo równoważy znaczy, słodycz, ale... Tak, ale ze względu na to, że w tym tego tłuszczu nie ma, to mi zdecydowanie, powiedzmy, lepiej smakuje, chociaż powiedzmy są zupełnie inne walory zapachowe. Ta lawenda fajnie pachniała, ale to ja bym dał temu... Tam było ile? 7, tak? 6,5, 7? No dobra, 7. To ten może mieć 8. 8. Next one. To teraz bierzemy, jak jesteśmy już w owocowych, to owocowe w sensie, tak bez czekolady, później czekoladę bierzemy, nie? To weźmy teraz hibiskus z pistacją, też wegański. Nie mam mleka. Z pistacją? To enjoy. Znaczy estetyka tego pączko donata według mnie jest pierwsza klasa. No, ładny ma lukier błyszczący. Tak, i fajnie jest posypane tymi pistacjami. Tak bardzo estetycznie. Mm-hmm. Zapach? Tak słono pachnie. Może od tej pistacji. Dobra. I co myślisz? Nie smakuje. Znaczy sobie każdy smakuje. No. Znaczy, nie wie, dobry, ale... Tak nie jestem przekonany, że ten hibiskus tak naprawdę fajnie współgra z pistacją. No, najbardziej dekoracją jest. No tak, ale czuć jej smak, zapach i estetyki dodaje, ale nie jestem przekonany, że dodaje smaku. No, nie musi wszystko dodać smaku. Jakby miał dodać smaku, to byś miał to po całości. Więc to jest raczej walor estetyczny. No tak, ale... To się zjada. Śmiem twierdzić, że ta część bez pistacji lepiej smakuje, chociaż z pistacją ładnie to wygląda. Ja bym się nie zagłębiała w to, to są tylko donaty. To są aż donaty. No, najlepsze w Polsce, podobno. Tego jeszcze nie wiemy. Takie są opinie. No i co, jaką ocenę dajesz? Tam była 8. Pamiętaj, że też te ciasto w tych wegańskich jest inne. Znaczy, ja do ciasta nie mam zastrzeżeń. No, te drugie, ono jest super, bo jest delikatne. Tak, jest okej, ciasto jest w porządku. Bardziej nawet mi smakuje to ciasto niż to w tym pierwszym, chociaż tam jest taka specyfika tego tłustego domaka. Bo to pierwsze jest z jajkiem, więc też może mieć inną wchłanialność. Znaczy, wiesz co, no, nie wiem, czy... Pomimo tej dozy, tej pistacji, która jest dziwna, to ja bym wyżej dał niż ten poprzedni, czyli dałbym 8,5. No i 8,5. Ja też dam 8,5. Dobra. I który next? Kolejny pączek mango, skoro lecimy w owocowe. Czyli mango? Które mango. Ten żółty? Mhm. No to, wow. To jestem ciekaw. Mango. Pokaż, jak on waży. Jezu, no jest poproszę jakąś miseczkę z wodą. Ciężkawy. Powinniśmy je ważyć. Mango smakuje super. O Jezu, no. Bym ci nawet dał spróbować. Mm-hmm. Już próbuję. To jest mango, zapewne z Pontiera po prostu. Taka czarna torba. To jest taki koncentrat mango. Tak? To te pióre takie. Nie, niepotrzebnie to powiedziałeś, bo myślałam, że sami to kręcą. Nie, na bank. To jest taki typowy smak tego... Tej fajnej, ale to jest dobrej jakości. Czyli co, plastikowe mango? Nie, nie, to jest prawdziwe pióre z mango i to masz 100% mango i tam dosładzane to troszkę jest. No dobra. A tata nie dostał miseczki na wodę. Zaskakująco smakuje dobrze. Ale to spróbuj pączka. Miałem nadzieję, że sami to Donata. Robię. Donata. Nie, no, ale to jest bardzo dobrej jakości. My też używaliśmy w knajpach tych produktów, tak mi się wydaje. Bo tak jak kupujesz te z torby, czy w kartonikach one są, to zawsze masz pewność, że ci te mango smakuje zawsze tak samo. A czasem masz kwaśne mango, świeże. To bez sensu jest świeże kupować. Lepiej te no dobra, pióre. Nie dodajmy, próbuj. Cier z donatem. No, na zdrowie. Na zdrowie. I to już jest ten niewegański taki. No. Dobry obiad. Czy to po prostu masz zrobiony lukier mango?
Tak jak sam lukier, który dostał się na palce, robił fajne wrażenie. Tak śmiem twierdzić, że z Donatem traci na smaku. Mm-mm. Nie, ale dobry. Jestem ciekaw. Ile punktów? Ceny. Mojej? Mm-hmm. Dla mnie jest trochę za słodkie. Tamte były mniej słodkie. No. I to jest trochę dużo tych... Tego lukru jest według mnie trochę za dużo. Sam lukier, którego dotkniesz palcem, smakuje kapitalnie, ale z Donatem za słodkie dominuje. Ja daję piąteczkę. No to pojechałaś po bandzie. Ale smakuje mi najmniej ze wszystkich. Tamte były zaskakujące, ale ten jest taki płytki, mm-hmm. jak to dobra. Gotowe pióre z mango. Piątka. 5 points. Next. Cut. Dobra, z owocowych został nam ostatni hibiskus i on chyba jest po prostu niewegański. Nie wiem, będziesz teraz to sprzątać. No tak, żeby to mango, które jest, dominuje, nie zabiło nam smaku. Tych... O, to hibiskus jest? Bo on ma nawet kawałek hibiskusa, więc chyba tak. Proszę bardzo, kolejny hibiskus. Hibiskus? Mhm. Tylko przedtem był wegański, to jest niewegański. Tak a to wydaje. Co to jest? Hibiskus, kawałek. Takiego świeżego, prawdziwego kwiata? Suszonego, tak. No dobra. No to to... No dziabaj. Krój. Próbowałaś lukru? Tak, tak jak? Samo smakuje. Jak co? Jak tamten hibiskus? Mhm. Nie wiem, nie pamiętam smaku tamtego hibiskusa. Ale w porównaniu z mango też jest zaskakujące. Trochę jak burak smakuje. Naprawdę? Smakuje? Co nie? Dobrze smakuje. Tamten na pewno miał mniej tego lukru, ten chyba miał dzielimy się tym lukru. Ale to jest z hibiskusem. Hibiskusem, spróbujmy. Mocniejszy jest, co? Tak jak mango, też takie dużo tego lukru. Dużo. Mały jakiś kamień. Taki, no taki jakby piasek. No, kamień, nie? Bo to ten hibiskus, tego się nie je. Znaczy, lepiej mi smakuje niż mango. Uwaga, tata, to jest dyrektor, więc dlatego on tak ocenia. Tak. Co ty gadasz? No bo ty tak oceniasz, jak tak wiesz. Znaczy, mogę się wypowiedzieć? Super. Mi smakuje lepiej niż mango, ale nadal nie zdobywa, wiesz, takiego... No nie, mi też nie. Przeciętniak. 5,5. Nie, mi lepiej z mango niż tak smakowo. No dobra, to ja tutaj daję 5,5. 5,5, next one. Dobra, teraz kolejne pączki. Owocowe nam się chyba już skończyły. Zostały czekoladowe. No w sumie dobrze się to owocowe już skończyły, chociaż no, miałem no mniej, nie, moje to dla mnie to najmniej, tak. To może teraz jeszcze cukier cynamonowy i później wjedziemy w czekoladę, bo one będą intensywniejsze, te czekoladowe. Żeby ten? Nie ten, no. O taki, to jest chyba cukier cynamonowy. I to też jest chyba wegański. Ostatni, nie, przedostatni. No wytrzymaj. Uwaga, bo tutaj hibiskus nam wjedzie. Jaki cukier? Możesz tam im na zaplecze donieść pączusiów. Może by chcieli, nie? Do ekipy filmowej? O Jezu, nagrywajmy. A nagrywa to się już, ja pitole. Widziałaś o tym? To jest no cukier cynamonowy. W ogóle pajekie to fajne. Super oni mają to ciasto. Trzeba się tam wepchać na jakieś praktyki, żeby ogarnąć przepis. To smakuje jak takie patyki. Pamiętasz takie bułki, patyki do szkoły? Się to? Jadło, wiesz, to, o czym mi to, mówię, tylko to było tam, nie. To było otwarcie, takie kloca, wiesz, to jest mi to przypomina? Takie skręcane rurki, jak w budach sprzedają, w górach na przykład, tak. No, a mi nie. Może trochę, ale bardziej to jak to właśnie takie były patyki cynamonowe. Tylko tamte były niedobre, bo były takie twarde, zimne kloce. Ja nie znam tego smaku, tych patyków cynamonowych. Kupował mnie do szkoły i tego nie jadł. Ale to jest takie... To jest takie... Idzie, taka była do szkoły. Takie glutowate. Takie... 7 bułka do szkoły. 7? Lepsze niż te z lukrem. No nie, to totalnie zdobywa najniższą punktację.
Czyli tam było odkryj moc w prostocie, kurczę. Ja lubię rzeczy proste, ale to jest prymitywne. Choć za mało tego, co nam ono czuć. Ja bym dała więcej. Znaczy prymitywne to może jest obraza dla tego i dla ludzi, którzy to robili, się starali, ale to jest... No Jezu, easy, no nie każdy chce taki full of flavor, kurde. Czwóreczka. Ja powiedziałam, nie pamiętam co. Nawet, 7? Nawet trudno jest to zjeść. Ale nie jest tłuste. Nie jest tłuste. Znaczy, nie jest tłuste, nie jest dobre, nie jest... dużo można być, czego tu brakuje. No, do następnego pączusia zapraszamy. Dobra, co to teraz? Który teraz pączek? Czekolady, zaraz wjeżdżamy. To dawaj jeszcze ten karmel, salted karmel zapewne. Też wega? Nie, on już jest normalny. I to jest karmel? Karmel, chyba solony karmel. Klei się. O, widzisz, no z solą, tu jest solą, więc wiesz, to też taka super. Bardziej ozdóbka. Znaczy to ja myślę, że ta ozdóbka nie tyle będzie ozdóbką, ile fajnie podkręci smak. Biorę ten kawałek z solą. Proszę bardzo. A ja biorę normalnie. A nie, też to jest trochę soli. Pachnie dobrze. Jak smakuje? Mhm. Smakuje ci? Tłustszy jest. Niż tamte były. Duszka. Słodkie, ale te z lukrem słodsze dobry, były. Dobry. Nie jest tak tłusty jak ten z lawendą. Musimy twierdzić, że jest punkt tłusty, jak powinien być pączek czy tam donut, nie ma znaczenia. Oświeć sól. Dobra, ja ciągle czekam, że będzie jeszcze ten najlepszy. To dychy nie dam, dam 9, ale jest blisko. Dobry, gdzieś to ten dobra. Prosty. Taki. Jest blisko. Odkładamy. Super, zostaje fajny posmak tej soli. Mhm. Ale bo jak się przygryzie sam kawałek soli, to jest wiesz co? Full I tak, of i tak jak. Salty. On jest taki dobry na tak na później w donatach. Dobry, bo ma maślany posmak, nie? Ma maślany posmak, jest dobry, jest bardzo dobry. Zaczynamy na czekoladowe, no wybieraj. Zielony. O, zielony. A wiesz co to zielony? Nie mam pojęcia. No dobra, to ci nie powiem jaki to jest smak, będziesz musiał zgadnąć. Ja kroję, dawaj. Tylko tak malutko. Jak malutko? Nie zatrujesz się, to nie poison. Pachnie kwaśno. Jest kwaśny? 20. Znasz to. Smakuje tajemniczo. Mój ulubiony. Ale nie mogę odgadnąć, czym to smakuje. Pijasz to czasem ci tutaj robię, jak do mnie wpadasz. Naprawdę? Macza? Jaj! Macza. Pycha, co? Mhm. Macza z białą czekoladą. Tak jak zaskoczeniem było, pierwszy raz wypiłem matcha, rewelacyjny smak. Nie pokojarzyłem, ale smakuje kapitalnie, także mogę jeszcze połówkę tego zjeść. To jest super, bo oni tej chyba dobrej nawet matchy używają. No moja. Dobra. Moja matcha. Bo jak spróbujesz samej tej polewy, to czujesz tą gorycz matchy. Chociaż to nie powinno. To jest do dupy matcha. Używacie matchy do dupy i z barwnikiem? Czy prawdziwej? Dobra. Warto było czekać, za wcześnie go zjedliśmy. Za wcześnie? Mm-hmm. A że dalej powinien być? Później zjedzą tak, na koniec? Taki, a wiesz, to spełnić fajerwerki jakoś te... Krystyna, fajerwerki! Zrobimy podsumowanie. Bomba. To co, może ostatnie z tego pudełeczka? Wiesz co, ja to bym nawet chwilę... Czekoladowe. Nie ma odpoczynku, jedziemy dalej. Jest degustacja wszystkich pączków. Ale tak jak dotąd każdy kolejny chciałbym, żeby mnie zaskoczył i ten zielony zaskoczył, ja bym go zostawił. Ja bym dalej nie próbował. Trudno, jedziemy dalej. Nie ma, że nie.
Nie ma zeboli. Zapach nie zachwyca. Kakaowy. Tak, ale kakao różnie pachnie. To kakao nie pachnie. O Jezu, już myślałam, że on jest kwaśny. A on widocznie obok tej strynki leżał. No, czekaj, ciasto jest białe, czy to jest też wegańskie? Nie jestem pewna. Ale ciasto wskazuje na to, że normalne ono nie jest. A które było jeszcze nienormalne? Są, tamte są żółte, to jest takie zupełnie białe. Pitulenie. Ziarno chrupie świetnie. Ciasto jest mocno przeciętne. Czekolada jest ok. Wszędzie są takie same ciasta. Jest co? Zapewne tak, ale to jest inne. Nawet uwagę zwrócił kolor, który jest bardzo biały. Ktoś zarąbalił recipe. Który to... No i co myślisz? Wolę bardziej mleczne czekolady. To jest spoko. Taki do kawki. Znaczy, gdybyś miał wybrać sobie dwa czy trzy, to by było w trójce? Nie wzięłabym go ponownie. No właśnie. Bo raczej bym brała typu macie raz na dwa miesiące jakiegoś pończusia i raczej to nie byłby on. Nawet jakby został jeden, to bym go nie wzięła. Mhm. Nie jest zły, ale nie moje ile smaki. Wydajesz? Ile wydajesz? Nie wiem, trójeczkę. No dobra, ja aż tak nisko bym nie, no powiedzmy, to no, taki jak z polewa z murzynka. Co myślisz? Najlepsze w tym wszystkim są te czekolady, te kakaowe Niksy. Nasionka. Tak. To i, sami i, tego nie zrobili. I by wystarczyło dla smaku zjeść te nasionka z tego. Tak po prostu w ten sposób. To ile dajesz punktów? Wybrać. Nie za nasionka? O, widzisz, i tu nasionka nie są ozdobą, bo są na całości. Ile dałaś? Trzy. Dobra, niech będzie trzy. O, tu widzę z barwnikiem czekolada, bo takiej czarnej czekolady to nie ma. Z barwnikiem? Mhm, czarny. Myślisz, że... No bank. Myślisz, że później będziemy dobrze się po tym czuć? Myślę, że tak. To oni dobrej jakości używają. Barwnik to nic strasznego. Kupa najwyżej będzie czarna. No dobra. A to jest takie ciasteczkowe. Oreo. Coś takiego jak Oreo. Na czekoladowym ganasz. To niby jest ganasz. Wiesz, czy mi to pachnie? Może i trochę Oreo. A może trochę takim Prince Polo. Taki kakaowy zapach. Suchy. Taki troszkę... Suchy. Luna ma drgawki. Lepszy niż tamten poprzedni. Te ciasteczka dają smaczku, ale... Ale pod siódemkę nie wiem, czy bym więcej niż siódemkę dał. Nawet chyba nie co. Ja daję taką samą ocenę jak tamtemu. Czyli co? Trójeczkę? Jest lepszy. Okay. Ale z kolei ten ma za mało na chwilę, chyba że za ale słabe kęsy zjedziesz. Znaczy, ja bym nawet koło piątki mu dał. No. Tego prędzej bym wzięła niż tamtego poprzedniego. Godny. Jak patrzę na te, które pozostały, to będą delicious. To mam dużo oczekiwania w stosunku ja do nich. Ja zazwyczaj te kupuję, jak już tam jestem. Tak? Te, które zostały? W sensie tego lemon cart nie jadłam. O, te nam zostały. Tego też nie jadłam, chociaż znam smak Ruby Chocolate. To z tych wszystkich jakoś najmniej jestem ciekaw tego. Ruby? Tego serduszkowego. Ale to Ruby, oj, z Kalebałta, celebałta, no, jak to się no mówi. Tak. Z Kalebałta też te granulki mają gotowe i można kupić torby, więc tutaj sekretem jest tylko ciasto. Reszta jest resztą. No dobra, to jestem ciekaw którego. Znaczy, no to ja jest Valentines, po dobra, co na koniec. Dobra. To tu mamy walentynkową edycję za jedyne 14 zł. Co? No, a panie te malutkie, 14 zł. 14 zł za... Tak, bo za był to, limitowany. Mieli też Red Velvet, ale go nie mieli. A kto umarł, ten nie żyje. Pół donata, czyli gdyby było całe kółko, to by kosztowało 28 zł. Tych jak za ciasto.
No to, no to musi. Oj, być... dobra, no wiesz, bo to belgijska czekolada. No to by można było z pół kilo kupić tej czekolady za 30 euro. Nie no, 30 złotych. Euro to z kilo czekolady. Oh, dobra, to dam ci taką piętkę. Nie z no! Czekoladą. Jezus, mi piętkę? O, tak, to coś takiego. A ja sobie wezmę. Tak nic mnie, która cię nie zaskoczy. No ale z tym kołaczkiem. Dlaczego by tak myślisz? No to jest chrupek taki z glutenem. Ja znam te kulki, jadłam w knajpie. Dobre. Bardzo dobre. No bo to ta czekolada. Mm-hmm. I ona tak naturalnie ma tą kwaskowość. Mm-hmm. Także to ani biała czekolada, ani ciemna. Ona ma swój smak. Fajnie chrupią te kuleczki. No. Myślę, no tak. Ja tych kuleczek zjadłam. A to zaskakuje mnie ten kwaskowaty posmak tej czekolady. Miała dzisiaj? Nigdy? Nie wiem, nie pamiętam. Dobre. Dobre. Dałbyś 14 zł? Nie. A koło cena? Jaka cena? 8,5. Ja daję. W sensie nie wiem, bo ciężko tutaj to oceniać, jak to jest czekoladę znam, kulkę znam. Bardziej to kwestia pomysłu. Znaczy nie wiem, czy my to oceniamy pomysły, estetykę, ja generalnie kieruję się smakiem. Ale polecam, jak ktoś nie jadł tej czekoladki, to zarąbalista. 8,5. Najlepszy na koniec. I teraz zostały nam klasyki. Mleczna czekolada, biała czekolada, biała czekolada z kokosem i limonka. To bierzemy mleczną czekoladę. Klasiko? Czy białą? Dobrze. No dobrze, to... Dawaj. Czekaj. Zobaczymy, czy jak będziesz jadł, to poczujesz to. Jak są one fajnie świeżutkie, to jak jesz, to ta czekolada tak fajnie się rozpuszcza. Że nie musisz jej sokać, żeby się rozpuściła. Czujesz? Mhm. Według mnie też te. Belgijska czekoladka. Mhm. Oczy jest bardzo dobry. Gdybym miał wybierać pomiędzy tym poprzednim a tym, to, no, wybrał, ten. To ja bym wybrał tamten, ten kwaskowaty. Ja się za dużo nażarłam tego kwaskowatego kiedyś. Bo w knajpie stała torba i ja to sobie podjadałam. Dobry. To jest taki klasiko, jest super, bo te ciasto jest mięciutkie, ta czekolada nie jest jakaś taka obleśna, plastikowa. 8,5. Tutaj jest. Ja mu daję 9. Ja 8. No, to tak. Ale zaraz wybuchnę. White chocolate with fresh fruit. Jaki fresh fruit? Jakaś borówka taka spleśniała. Ja wiem, czy to jest fresh. No. A i tutaj jest lemon curd, więc tego nie próbujemy, odcinamy jakoś tu, oj patrz, macza tu tycła, więc ciachaj to tu. Dobra. I tego fruta nie wiadomo, czy nie jemy fruta, to tylko dekoracja, bo by był na całości. No, dekoracja pomysłowa, tylko gdyby to było fresh, to byłoby fajniej. O Jezu, ale nie jest miękkie, jest jędrne. Jest podsuszone. No. Zwykła biała czekolada. Belgijska. No, znaczy pewno była przy belgijskiej. To jest kalabaut. 9. Bo oni robią zarąbaliste ciasto i te polewy, i więc klasyki są delicious. Wiesz co, to tak jak tamten był 7,5 dla tej mlecznej czekolady. 7,5 był u mnie, tak? Nie, czy 8? 8. 8, bo tam było dla tamtego 8,5. Macza miała dychę, nie? No ja dałam dychę. No tak, ja też. To tutaj damy 8. 8? No dobrze. Dobrze. To teraz kokosanka na białej czekoladzie. Zapewne jest to ta sama, co teraz jedliśmy. Poprosimy, no tak, o kryształowy talerzyk do naszego ostatniego donata. Tak przygotuję od razu. On się zdaje być tłusty. Ten? Mhm. Ale słabe. Myślałem, że to będzie petarda. Ten kokos to po prostu zupełnie coś innego. Taki sobie.
Dlaczego on został, jak on miał być jeden z najlepszych? Długo chciałeś tak zostawić. Ten kokos jest beznadziejny. A lubisz kokos? Lubię. Znaczy wiesz, mydła kokosowego nie cierpię. Ale... To perfumy? Perfum też nie, ale kokosy lubią, ale te są niesmaczne. A jak ktoś super love kokosa, to jest wypadek. Będzie zaskoczony. Nie będzie. Będzie zaskoczony negatywnie. Jak podajesz ocenę? Ja daję 5. To jest taki plus. A może dlatego, że już tyle zjedliśmy, nam to nie, tak nie, wchodzi? Nie. Jedziemy z ostatnim królem. Tego jeszcze nie jadłam. Nigdy. W sumie dużo jeszcze nie jadłam, żeby nie wiesz, było. Wiesz, czy mi to się kojarzy? Jemenkachty. Czasami na tym, na Instagramie wysyłasz takie jakieś... Ja ci wysyłam na Instagramie? Takie główki, takie jak to się nazywa? Takie ikonki. I tam to są takie głowy, które tak... Nie wysyłam, ja nie mam... Z głów wyskakują. Nie masz mnie na Insta, więc no possibility. To nie. Obyśmy się nie zawiedli. 10 na 10. Co to jest na górze? Nie wiesz co to? No wiem, beza. No. Przypalona. A w środku co będzie? Gdzie w środku? No w środku, ten ma w środku coś. To jest pączek. O, spróbujemy bezę. Co ma w środku? Lemon card. No to kroimy. Czyli żółteczka, krem na bazie żółtek z cytryną. Pok. A tu gruzionko. Mogło być więcej. Ale zobacz, spójrz na to ciasto. No właśnie jakieś takie twarde się wydaje, no co? No właśnie, takie zdechnięte. Biorę o tyle. A tam masz ten, cytrynkę? Czyli... Bo ja tu nie mam cytrynki, kurczę. Gdzieś zarąbalił. Chyba się ode mnie. Nie, troszkę. Tam. O, teraz. 1, 2, 3. Love it, ale za mało lemonki, w sensie cytryny. Lepszy od maczy? Za mało, w sensie inny, bo to jest taki deser, ale naprawdę tego jest bardzo mało. Prawie nic nie ma tej cytryny, to powinno być po całości. Mhm. Tak to pycha, ale smaczne, sama beza... Smaczne. I Kola chciała mnie zaprosić na donaty. To takiego jednego, jedną maczę i jedną kawę. Czyli to cię gdziekolwiek zaprosić. Ale wystarczy mi jeden donut. Tata jest fan maczy, teraz poprosimy maczę do tego. Nie no, ale tak ogólnie to ja to lubię, to bardzo dobre, ale prawie nic nie ma tej cytryny w środku, taki przypał. Okej, jest fajne. Ale gdybyś mnie chciała zaprosić na pączki... A może pączek od Gesslers za 15 walentynkowy z maliną? Czy... Nie mamy tylko, ale jedliśmy. Zostawmy bez komentarza. Zapomnieliśmy o czymś. Co to za pasztet? Kupiliśmy jeszcze pudding. Ten, co pokazywałam wcześniej, że wstawiam go do pieca, więc był pieczony przez 10 minut w 180 stopniach. To jest taki jakby brytyjski pudding na bazie jaj, nie podoba mi się to opakowanie. To jest takie... Bo to jest takie do pieczenia sobie. Kurczę, no żebyś nie musiał przekładać czy coś, masz ready to prepare. No taki fast food. Nieprawda. No bo to z resztek jest, co się oszukujemy. No to co im zostaje, się nie sprzeda donat, to później tutaj jest to. Tu czyli są... potem to wszystko przy... tak. Mełą, no. Jajko dodają, lepią i wrzucają dla naiwnych. Mhm. 16 zł za to. No to pachnie dobrze. Naprawdę nie mam ochoty. Wow, dziękujemy, że zjadłeś. Czekaj, coś mi to przypomina. Budyń mi to przypomina. To jest z wanilią, z gałką muszkatułową i z imbirem. Ale taki... taki i z cukrem kokosowym, taki, chociaż mi to wygląda na zwykły. Taki zapach dziecięcego budyniu. Memory is coming. Aha! Uroto. Tu jest donut, który był kiedyś krówką.
Czyli donut z kremem krówkowym i z migdałami apitole. Widzisz? No tu, o, tu jest widać, on. Tu też jest jakiś donut. Apitole, widzisz? O Boże, i tu patrz, widać tego. Nie sądziłam, że oni to z kremem dają na górę. Pa, i tu znaczy... cały jest ten z krówką. Kto krówki nie kupił? Ja rezygnuję z dalszego próbowania. Smaku jest niezły. To są śmiecie. Śmiecie. Nie, no dobrze wykorzystane, eko. Smak w smaku jest niezły, pachnie bardzo fajnie budyniem. Natomiast nie zachęca mnie do jedzenia. Nie, ale to super wykorzystanie. Podania. Nie mają strat. Znaczy, fajna utylizacja. No właśnie. Tylko dlaczego ludzie to kupują? Możesz spróbować. Śmiecia. A z tego wszystkiego, co próbowaliśmy, nie dajemy oceny. Dobra, bez oceny. Nie da się tego oceny. To się nagrywa jeszcze? Wow. Dobra, to teraz katujemy i podsumowanie. Dobra, to podsumowując, jestem pełna, a ty? Nie. Okay. Nie, obawiałem się, że to mnie załatwi. Natomiast... Chociaż tyle nam zostało, żeby nie było. Tak, delikatnie się posługiwaliśmy tymi donatami, ale żebym był taki jak po dwóch czy trzech pączkach, to nie, spoko. No, to dobrze. I co? I polecasz z macze, tak? Jesteś fanem macze, ja też. Tak, lepsza macze. Tak, smakował mi też ten z tą solą. A, lawendowy. Ja bym dała pierwsza macza, druga lawenda. Czyli wiesz co, tak z perspektywy ta lawenda fajnie, fajnie wychodzi. Być może nawet bym podniósł teraz trochę punktację. I tak jak narzekałem, że ta lawenda zostaje gdzieś na zębach, to chętnie bym jeszcze raz pogryzł i niech by ona mi została, bo to fajnie później się rozgryza. No, matcha, lawenda i ta sól z tym karmelem, tak? No to top 3. No tak, także jakbym miał taki miksik sobie zamówić, to te trzy bym wziął. No, także polecamy donaty. Bardzo dziękujemy za oglądanie nas. Mam nadzieję, że Wam się podobał filmik z tatą. Jak chcecie więcej oglądać taty, to łapki w górę. Klikajcie dzwoneczek, żeby mieć powiadomienia filmu. Jak to klikajcie dzwoneczek? Tato, wiesz jak YouTube wygląda? Masz tutaj ikonkę, teraz nas tu oglądają. Pod spodem masz subskrybuj. Tak, dzwoneczek i tak, żeby przypomnienia się pojawiały, jak dodajemy kolejne filmiki. A, to koniecznie klikajcie. Tak, kropka w górę, komentujcie, no jak się podoba, bo jak nie komentujecie, to ja nie wiem, że Wam się podoba. Tata też komentuje, jak oglądasz, to komentuj. Dziękujemy za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Pa! Pa, pa, pa.